Tomasz Strużyński z Deep Point. Na chód gwardia oczywiście. Cóż, muza w tle gra. Jotku, jak tam na przeszkodach? Ja na bieżąco będę Was informował z numerem 25. Kasper Bakłasz w barwach BKM Bielsko-Biała. Który sięgał po tytuły mistrzowskie, jeśli chodzi o zawody drużynowe w rajdach enduro. Mamy zawodnicy, już mają za sobą pierwsze kwalifikacje przed nami. Teraz drugi bieg i to wszystko zasądzi o tym, czy ktoś się zostanie do finału, czy też nie. Jak widzicie, oni startują pojedynczo, ale jeszcze wszystko przed nami. Najwięcej emocji myślę, że w finałach, gdzie faktycznie ta 40 rajderów weźmie udział. 42 Dominik Jabłoński, słuchajcie moi drodzy, uczestnik Pucharu Polski, Super Enduro, Nachód w Warmie, FE250, bardzo fajne moto. I Artur Glapa, kolega z Wielkopolski, który tutaj przyjechał z żoną Natalią i córką, które mocno trzymają kciuki za niego. Kolejni rajderzy będą przekraczać linię mety. Przejeżdżają jedno okrążenie z numerem 38 Radosław Pajchrowski, klasa Masters. Na motocyklu czterosobowe marki KTM, producenta z Autofen 150, uważa na 100 tysięcy motocykli. Okrągowy Marek Jeziorski przemknął tutaj.